poprzednio w Darksiders. Behold, a challenger enters the arena. But what does he seek? Absolution from death. No! This one yet lives. Quiet! He would tell us his cause. Speak, challenger. I'm here to defeat your champion. And so all challengers boast. But most leave in torment. Their souls burn from existence. And our champion all the stronger for it. Enough! Bring out your champion! There is power in this one, power enough to do as he claims. But our champion is no cur to be summoned at will. You must draw him forth. This altar holds his power. The souls of all he has slain and consumed. Three animus stones must be placed therein. Champion will arise. The journey so far. With the Guardian's might, the tree was cleared of corruption. But there were still ghosts that would be heard. Absalom, will you ride once more? In the Dead Kingdom, a tale of a merchant shrouded in mystery and smoke. A bell rang, a throne roared skyward, but death could not meet its lord. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. I cóż, kontynuujemy eksplorację złoconej areny, aby, mam nadzieję, już w tym odcinku znaleźć, jeśli będzie tak samo jak w Odlewni, to znaleźć pozostałe dwa kamienie ożywienia i zawalczyć z mistrzem tej całej areny. Dobra, ale póki co, czas się coś niecoś tutaj wzbogacić, niszcząc elementy. Może jakaś podka wypadnie, albo coś? Podka gniewu by się przydała dodatkowa. No dobra, co się tutaj chowa poza jakimiś schodami? Dobra, chwilkę, muszę coś sobie... To się wytnie. Coś sobie muszę sprawdzić. Okej. Okay. O kurde, akurat se proch przysiadł, no. Dobra, ej ty, tu jest skrzyneczka. Dobra, teraz na mapę spojrzałem. Okej, jakiś posąg, skrzyneczka jest. Chyba nade mną, chyba że jest tutaj. A nie, tutaj zaraz za tym, dobra. No. No bez jaj, serio? Dev, are you serious? Ja rozumiem, że gra może mieć swoje ograniczenia, ale to już zachodzi po prostu o kpinę. Niewidzialna ściana blokuje mnie przed... No przed czym tak w sumie? Okej, okay, to kolejny
żniwiarz, powiedzmy, bez tego. O, ale już widziałem. Jest ten. Jest dziurwa, do której właśnie sobie wpadłem. Ale jest tutaj bombeczka, którą sobie mogę chwycić. Bardzo fajnie. No, także najpierw tu, tu i bum. Czy to mi da dostęp do tej skrzynuni? Tak jest. No dobra, co tam się kryje w rogu tej skrzyneczce? Niestety potka gniewu. Znaczy potka na życie. O, ale mogę sobie chlupnąć przynajmniej. Coś tam mi leciutko życie spadło. Dobra, no to wracamy. I powtarzamy manewr, bo teraz muszę się cofnąć tam na początek. No, bierz mi to. Teraz się z tym muszę wrócić na początek, bo tam też były takie spaczeniowe kryształki zaraz za... Tam i tam raban robi na zewnątrz. Zaraz za tym tutaj latarnianym dziadostwem. O, i kolejna bombeczka. I moneta przewoźnika. Okej, okay, nie wiem, czy będzie mi ta bombka tam potrzebna, ale na wszelki wypadek już sobie ją tam rzucę. Poważnie? Dobra, może uda mi się to jakoś... Dobra, to było mocno ryzykowne. Dobra, czy uda mi się to chwycić stąd? A, spokojnie się uda. Pyk. Dziękuję. No i dobra, czy to mi będzie jakoś potrzebne? A, proszę bardzo, było. Tak więc, fujer. Okej, okay, przerwa. Kurde, jak nie lubię takich durnych pauz, no. Na szczęście mogę je wycinać. No, tej potki już niestety nie wykorzystam w żaden sposób. Też nic do zniszczenia tutaj nie ma. Dobra, tu jest przejście do odblokowania. Dobra, ja... proszę bardzo. Fragment, stronica Księgi Umarłych. Jak miło. Jedna mniej. Tylko to jest która? Druga chyba? Trzeci już. Czy trzecia już stronica. No dobra. Na dole coś się nie chowa? Jakiś kamyczek? W górze może? Może? Sorry? Musiałem sobie rozluźnić gardło. Dziwnie to zabrzmiało, ale ja mam to gdzieś. Dobra. Tutaj skrzynia powinna być obok. No, taka. Zwykła, ale... Niech będzie, tu jest co? Karwasze piechura. Okej, obrona, siła, magia, a moje aktualne karwasze co mi dają? Obrona i doświadczenie. No to te tylko podniosę. Bo lubię te dodatkowe 6% do expa. Dobra, tutaj jest latarnia. Dobra, jak to podniosę, to się zamknie? Nie. A co to jest? Jakiś zwój? A, kolejny zwój szafarza. Okej, okay. Aby uciec z labiryntu, obierz następujące kierunki. Dobra, niech będzie. No dobra, mam to, tylko jakby co tam... Co jakby blokuje tą latarnię z tamtej strony? Znaczy, zblokuje. W sensie, co ta... Ta, nie? O. Postaw. Tu wiadomo, podejdę z tamtej strony i sobie dziabnę i mogę iść dalej. Ale jakby co tam się zablokowało? Bo tamty guzik po coś był, nie? Ale jakby po co? No nic to. Ja się wracam. A to co, wybuchło dwukrotnie? To wyglądało. Dobra. Przeszedłem stamtąd.
Tam szedłem tylko po... po tą... po skrzynkę, tak więc chodź do mnie, latarnio Teresza. Lecimy oddać cię posągowi śmierci. Nie, Teresza, nie. Ty, chyba że... Nie, czekaj, wait a minute. Czekaj. Puść to. Mapę proszę. Gdzie to? Było tu. A, dobra, to nie, to muszę. Muszę tą samą drogą się udać, czyli to sobie muszę odblokować. Znowu. Dobra, chodź. A, nie, bo tędy jest tylko do tego dziwnego, tej dziwnej blokady. Droga. Chociaż blokada to trochę za dużo powiedziane. Dobra, i fajnie skierowane od razu w poprawnym kierunku. No i mostek gotowy. Trochę dziwne jest to, że ja nie mogę tej lampy ściągnąć z innego posągu. Ale niech będzie. A proszę, nawet jest oznaczenie labiryntu. Znaczy tego... Czyli ja go tak trochę na... czuja znalazłem, powiedzmy. Dobra, tutaj normalne zejście jeszcze. Tutaj... tutaj jeszcze też. Tu już jest dziurwa, czyli trzeba pobiec po ściance. I kolejna pauza. No, Audacity nie ten, nie laguj mi się. Wolałbym nie mieć później braków na wideo. Dobra. W sensie wróć, braków na audio, bo na wideo to nie tym programem. Kusi mi rozwalanie tego, ale naprawdę nie wiem, czy traci na to czas. A to już jest jak w Dark Soulsach. Widzisz beczkę, musisz rozwalić. Po prostu musisz. Czy tam skrzyneczkę, nie? Jest beczka, skrzynka? No to musisz się przez nią przeturlać. Nie ma innej możliwości. O, cześć. Dobra. Wrony! No, także... O, nie wystarczyło, no to zaraz ja się wami zajmę. A chyba, że wystarczyło, tylko że się po prostu nowi pojawili. O, i potka gniewu, jak miło. Jest drugi kamyczek. I są kolejne skarabeusze. I są też... O, płonący łuk masz. Wiesz co, mam tutaj dla ciebie taką fajną opcję żniwiarza. Siema. Ktoś jeszcze chętny? Bardzo ładnie. Jeszcze was więcej. A, to talizman, no to... Sorry, ale talizman niestety nie zostanie przeze mnie wykorzystany. Grzmotnięcie żniwiarza. I żniwiarz po raz drugi. No,
jeszcze ktoś ma jakiś problem ze mną? Jeszcze ktoś chce sprawdzić, jak ostra jest moja kosa? Nikt? To dobrze dla was. Źle dla mnie, bo liczyłem jeszcze na trochę expa. Złoto. Jezu, ale jak ta forma żniwiarza zajebiście wygląda. Zwłaszcza te kościane skrzydła. Okej, opis identyczny z poprzednim. Wejście trochę też. Ale nic, lecimy dalej, wracamy, wkładamy kamiur i być może uda się dzięki temu odnaleźć już trzeci kamień w tym odcinku, bo to był numer 2. No, niezniszczalny stolik. Opętane rękawice. Ale tylko szybkie obrażenia mają i nic więcej, także... No trochę kiepałoby się takie coś ulepszało. Obrażenia od ognia, a ja mam chyba wstrząsy. Co nie? Kłute i od wstrząsu. No, to niech będzie co jest. Otwieramy, otwieramy. Co mamy tutaj? Tutaj jest skrzyneczka taka zwykła. A w niej trzy leczące. One się przydadzą. No, w sumie nie korzystam aż tak z rękawic, no to nie miałem nieco leczyć. No, no dobra. W górę. W górę, nie. Nie w poziomie. Kolejne. Ej, naprawdę chyba byli twórcy przygotowani na to, że gracze tutaj będą dostawali ostro w pył, po pysku. Skoro aż tyle tych leczących napojów się tutaj uchowało. Jesus, możesz tak po tej ściance pobiec. Dziękuję. O, moneta przewoźnika. Proszę bardzo. Już 39. Turnieczkę, tu byłem. Ej, wait a minute. A, tu jest wyjście, dobra. Nie zauważyłem na początku. A i tu jest to przejście ze skrzyneczką, dobra. To co kryjesz, skrzynko? O, coś takiego. Zdrowie, obrażenia od krytycznego, obrona. Dobra, podnieś i tak sobie przyrównam od razu. Nie ten guzik. Obrony magicznego, odporność i dodatkowe złoto. Niech będzie to. Jak mówiłem, to dodatkowe złoto jest fajne, ale no... troszeczkę już mi zbędne, mam wrażenie. Jedyne co bym mógł robić, to sobie teraz tego kupować u Wulgrima jakieś rzeczy do ulepszania tych... broni. Bra, ofiaruj. Odmrozu. Niech będzie szansa. I chciałem szansę na kryte ulepszenie odmrozu. Brawo ja. Dobra, odłóż, wyrzuć, wyposaż, lecimy coraz dalej w to, tu są teraz te szpony i ciągle mogę to kontynuować. I to jedno całe już mi dało level. Dobra, teraz szansę nakryta proszę. Nie odkładaj mi niczego, tylko dawaj upgrade'y. Kosy żaru. To jak słabo poleciało. O, obrażenia do mrozu już mogę tylko podbijać. Czyli mam taki wybór póki co. Opętane rękawice, ofiaruj, tak, chcę. Tutaj też szaty wróża. A, czyli tylko obrażenia do mrozu będę mógł podbijać. Niestety. No ale już ogólnie już te szpony są dość mocno wykokszone. Zwłaszcza jak na ten level fabularny. Dobra, gdzie jest ta główka? Tutaj. Dobra.
Róg numer 2. To jeszcze jeden. Gdzie teraz? Centralnie na górę. Nad czachę. No dobra. Będą mnie atakować, czy jeszcze nie? Chyba będą. W sensie coś drzejapa, ale nie wiem gdzie. Dobra, schody są gdzieś tutaj. Znaczy gdzieś, no patrzę się centralnie na nie. Dobra, wyunikuję się na górę. Powiedzcie mi, że to nie jest dość duże miejsce, żeby przyzwać rozpacz. Dobra. Przejście numer 3. Zobaczmy sobie, jak duże, tak od razu. Nie, tutaj mapa. O, dość krótkie. Tego się akurat spodziewałem. Oho. We shall see. Kościany wojownik. O. Ja tymi szponami po prostu zmiatam ich z powierzchni ziemi. Zaledwie kilka ataków. No, dość fajny to ładowany atak. Jeden ładowany atak i taki gościu po prostu zdycha. Tylko oczywiście muszę jeszcze trafić. O, żonglerka, elo! No, i do widzenia. Dobra, lecimy dalej. Bo już trzeci kamień. No, prawie rym. 22 minuta, ale jeszcze będą cięcia, także... No, mocno przeoszczędzę. No, trochę dostałem, także... sobie chlupnę. A tak to chciałem, że trochę za mało tego złota wziął. Okej. Tutaj lecimy. Nie wiem sobie, czy skrótem, czy diturem. Bardziej to drugie, mam wrażenie. O, jeszcze was więcej. Jak Milusia. No to żniwo na start walki. Tak, pewnie. Stary, wiesz ilu przeciwników chciałbym to powiedzieć? Dobra, to mi combo trochę nie wyszło. Tak samo jak to zdanie. No, polecimy. Proszę bardzo. O, jeszcze was więcej? Dobra, to chodźcie. Mam coś dla was. Taką fajną kosę prosto w pysk. No i co, jak żniwiarz? A to żniwiarza też sobie użyję, czemu nie? Akurat taka fajna grupka. No. To teraz to, niech się kilku zbierze i żniwo! Żeby naładować sobie bardzo mocno postać żniwiarza. No i dziękuję bardzo. Teraz co to z was wypadało? Jakieś biedookrycie? Słabszy młotek? Podkę, którą mogę sobie chlupnąć? I troszeczkę słabsza... uprząż, czy tam odzienie, nie wiem jak to interpretować do końca.
jak to pociągnę, to co się stanie? Okej, okay, no to tu wiadomo, co trzeba zrobić. Dobra. To niech se opada. A, no tak, tego nie trzeba było wysadzać. Okej, okay, i tu chyba jest na powrót, tak mi się wydaje. Tak, i tutaj to jest z takim opóźnieniem, żebym zdążył jeszcze wejść. No dobra, to niech będzie. Od razu jest trzeci kamyczek. I arena dość duża, czyli będą przeciwnicy. You are welcome to try. O, jakiś wielki skarabeusz. I to chyba z nim będę jednak walczył. Skarabeusz gigant. Ja. No ale proszę bardzo, już tak jest spowolniony, że raczej wiele to mi nie zrobi. Jak jeszcze puszczę na niego moje wrony, to już dopiero. Hop! No i on zaraz znika. Już zniknął. No. Łatwiutko. Coś jeszcze? Nic, świetnie. Wydziawiamy trzeci kamień ożywienia. I wracamy. Kurde, chciałem tą postać żniwiarza zobaczyć. Coś zrobić, że tu nie ma jakiejś kamery, wiecie. Jakiegoś trybu fotograficznego. Może jest. No nie, nie ma. Byłby widoczny. Bo ja tak to bym sobie odpalił w postaci żniwiarza, bym sobie ją całkowicie całą obejrzał. Bo to jest naprawdę fajnie zamodelowane. Zmodelowane. Czyli wiecie, ma jakąś taką księgę, coś a la, nie wiem, klepsydrę i jeszcze coś innego. Ty, jak się fajnie widzę. Na skróty otworzyło od razu. Przeciwnicy. Nie tym razem. Dobra. Jesteśmy zaraz nad czaszką, ale oczywiście i tak muszę się do niej dostać stąd. Dobra. Przyzwij mistrza, zgładź chrzęścieja. Okej, okay, no on nie wygląda zbyt imponująco. 12 level. Ja mam chyba 14. Hej. Już obiłem pół HP. No, proszę bardzo. A, świetnie, za zero. Ach, no oczywiście, nie mogło być za łatwo, nie? No i to jest też z mojego intra. Chrzęściej. No, żeby nie było za łatwo. Czy on sobie właśnie odczepił głowę od reszty ciała i... Tak? Dokładnie to zrobił. Dobra, potka na leczenie, tak na wszelki. O, okej. Okay. Ej, co to za leczenie było przed chwilą? Nie oszukuj, panie kolego. Ej, no co on się tak leczy? Aha, okej. Okay.
Chcesz tu coś zrobić, czy... A wait, zaraz, czy... Aha! Dobra, chyba już wiem, o co chodzi. No. Właśnie. Tak musi wydrzeć pysk, żebym ja go sprowadził do parteru. Nie, atakuj. Śmierć, no atakuj go. A, taki jesteś skubany, co? No, gdzie teraz? Tutaj. Dobra, mam teraz czekać, aż on wróci do tej większej formy, czy go... Tak, musiałem czekać, aż wróci do tej większej formy. XD. No, to mocno go walnęło. Kurde, no! No. Gleba. Czemu ciągle do pół HP się leczy? Jak wiesz, jakie to jest oskryptowane, no. Ja bym go już 3 razy zabił, gdyby nie musiała się ta walka w taki konkretny sposób potoczyć. Dobra, nie mogę go przyciągnąć niestety. Nawet go namierzyć nie mogę, dopiero mówić o przyciąganiu. Dobra, już wrony niech lecą. Kuba, fajnie jakby w coś trafiały. Żniwiarz gotowy. Gleba. No nie, co tym razem? A okej, okay, to już koniec. Jak już widać, że jest żniwiarz, to wiadomo, że to koniec. Okej, okay. Złota czaszka, nagroda zdobyta na złoconej arenie. I złocona arena ukończona. No i proszę bardzo, dodatkowo jeszcze skrzynunia. Kły chaosu! Na tych kosach można znaleźć charakterystyczne znaki 4 jeźdźców apokalipsy. Zwane są kłami chaosu i zbierają krwawe żniwo wśród wrogów, którzy mają czelność sprzeciwić się śmierci. Kły chaosu pod wieloma względami przypominają broń wojny, niesławny i zabójczy pożeracz chaosu. No nawet ostrze wygląda podobnie. Tych kos. No dobra. Poproszę. Zobaczmy, co takiego dają te kosy. I już mogę je ekwipować. Obrażenia trafia krytycznego 200%. 20% szans na kryta. Czyli 7 co 5 uderzenie powinno być krytyczne. Obrażenia troszeczkę mniejsze. Ale wydaje mi się, że warto. I o ile? 49, 21... O 28 mniejsze obrażenia, ale jeśli mogę walnąć krytycznie za 200%, no to okej, czemu by nie? Poproszę. Dobra, tutaj teraz nakarmię broń, po raz któryś już. Jeszcze bardziej podbijemy obrażenia od mrozu. I ponownie ta sama śpiewka. No, póki mogę to robić, no to będę to robił, nie? No bo dlaczego by nie? Bo też zakładam, że w pewnym momencie gra po prostu sama z siebie zablokuje mi możliwość takiej zabawy. Tutaj to, tutaj to. A. No, tutaj jest to złota czaszka i zwój szafarza. Poziom! Okej. Okay. Ale dobra. Mnie póki co interesuje. Tu jeszcze jest ta skrzyneczka. A dobra. Nie muszę mieć tego tak stricte na 100%. Ja póki co wracam na wiekuisty tron pogadać z władcą kości, bo sorry, ale tym razem, drogi kanclerzu, możesz mi już cmoknąć w tyłek.
Dobra, Draven. Pogadamy. O, jest jakiś quest. Szkolenie toporem? Ale przecież brałem już szkolenie toporem. Dobra. Pogadajmy o tym questie. That hasn't tried to kill me. There are creatures in this realm that would not stop at trying. I call them the Bloodless. Nightmares of claw and bone that cannot be slain by common steel. There must be some way to kill them. Bloodless are vulnerable to things of the spirit. Like kills like, is that it? Yes. And as the Dead King is quite fond of his Bloodless, kill as many as you can. Dobra, ziomeczku, to co takiego o tych bezkrwistych możesz mi jeszcze więcej powiedzieć? Souls must pass through the city of the dead before they are reborn in the well. But some escape their torments to haunt other realms. Thus do the dead walk again, and the most corrupted of them become the Bloodless. Their flesh can be destroyed, but their spirits resist killing. Kurde. Zadławiłem się w pół zdania. Sounds like a challenge. O, jest Ostagot. Czy ja tam coś zgarnąłem dla niego ostatnio? Chyba nie. Czekaj, pokaż. Mam czy nie mam? No nie, niestety nie. Czekaj, gdzie są te artefakty? I czy jakieś są jeszcze w Krainie Kuźni? Bo to nie jest powiedziane, że wszystkie są w Królestwie Umarłych. Mogą też być pewnie w Krainie Kuźni kilka. Dobra, co tam, kanclerzu? Masz teraz jakąś wymówkę? What of the arena's champion, then? He won't be entertaining you any longer. No. Impossible. I believe your king will see me now. I cannot deny you. Co chodziło? Pogadajmy. Władco kości. O, artefakt masz chowany za tronem. Jak miło. Starting to enjoy the atmosphere. Then you have not been here long. Billions of souls crowd my kingdom. All of humanity wailing for vengeance. But I see you are already familiar with such music. What would you have of me, horseman? Show me the way to the Well of Souls. And what do you seek there? Power over life and death? Or do you hope for absolution, kinslayer? I wondered where the souls of your brethren had gone, for they never passed through my realm. Your realm hardly needs more subjects. True. Yet I must face this rabble without the lords who serve me. That's not my concern. Make it your concern, and I will grant your request. Find my three dead lords and wake them from their slumber. This will bend them to your will. Return the lords to me, that they might share my burden. Punkt umiejętności, grobowiec Farezjonera muszę znaleźć. No, już wiem, gdzie się znajduje na mapie. Nakaz. Obdarza właściciela mocą rozkazywania martwym lordom z równin otchłani. Dobra, a teraz poproszę sobie to zabrać. Etugot. Mak, troszeczkę liczyłem, że to będzie ten jeden z pięciu.
No ale w sumie dlaczego miałby tutaj się ten najlepszy artefakt znajdować? Dobra, kanclerze, coś mi powiesz o tych lordach? Nie. No kurde, myślałem, że przeskoczę, no. Serio? No. Dobra, Ostegot. Mam dla ciebie artefakt, za który dasz mi niestety tylko 300... Nie, 300? 3000 chyba. Tak, 3000 sztuk złota. Także proszę bardzo. Draven. Ty mi coś powiesz o tych lordach? Nie. Dobra. Jeszcze to jest w ten cały grobowiec, muszę sprawdzić. Tutaj. No, kawałek dalej jest grobowiec sędziego. To jest pewnie drugi lord. To jest ten cały labirynt. A gdzie jest trzeci grobowiec? Okej, okay. Mam nadzieję, że gra mi to prędzej czy później powie. Dobra, ja póki co teleportuję się na paszczę. A zanim się jeszcze z wami pożegnam, to wydamy ten punkt umiejętności. Nie w tą stronę. I myślę, że ulepszę sobie jeszcze bardziej tę część zdolności, aby więcej energii żniwiarza mi te stada wrądawały. Chociaż kusi mnie trochę teraz to, nie? Bo to też to nie jest takie złe, ale mam naprawdę wrażenie, że ta tarcza byłaby lepsza. Bo to też, no, to zadaje mało... To jest, byłoby dobre dla tej energii żniwiarza, nie? To jest 7 punktów, ale w sumie teraz za jednego wroga żniwo daje mi 12 punktów za jednego. Więc nie wiem, będzie z 10, to mam 120 punktów do energii żniwiarza. Ot tak. Oczywiście, jeśli całe żniwo trafi. O, tutaj jest pazury Beitir. Ogień. O wiele wyższy atak. I właśnie, jak to wygląda? Nawet ładnie. A tutaj? No, a tutaj to wygląda tak. Tego właśnie, no tutaj obrażenia ogólne są większe, bo jeszcze może dochodzi do tego pewnie podpalenie. Ale tutaj obrażenia są większe, bazowe od tej broni. Plus jest krytyk, więc jak dla mnie, tu obrażenia wychodzą większe. Więc przy tych broniach zostanę. Talizman bezkrwistych. A, no bo mnie nie było kawałek, ale dobra, dał mi talizman. I co on daje w sumie? Obdarza mocą... noszącego mocą zdolną niszczyć bezkrwistych. Okej, okay, czyli... A właśnie, czy ja mam te... Dostałem questa w sumie finalnie na tych bezkrwistych, czy nie? Czy tylko talizman mi dał? Powinno być quest na to. Faryzjoner, Akidna, artefakty... Jest, bezkrwiści. Draven powiedział ci o bezkrwistych, potężnych istotach opętanych przez dusze skazane na wieczną wędrówkę. Znajdź i pokonaj te stworzenia, które włóczą się po równinach i dolinach różnych krain. Zgładź bezkrwistych w krainie kuźni i królestwie umarłych po 3. No dobra, no to to jest kolejne zadanie, które będzie wymagać ode mnie pewnie poradnika. No, chyba, że nie wiem, tu się jakieś chyba, bo to no, tutaj musi coś być. Jakiekolwiek zadanie. Nie, może w mieście umarłych też się coś chowa? Tutaj też może jakiś się schował, kto wie. A tu dalej to niewiele więcej. Ten psychameron też mnie ciekawi, bo to co, nie wiem, co to jest, jakaś wielka arena po prostu? Czy kolejny loch? No dobra, tym się będę zajmował kiedy indziej. Plus, jeśli będą tu, bo jeśli patrząc po drzewku śmierci, tam są jeszcze dwa portale nieaktywne, czyli będą co najmniej dwie krainy. Więc jeśli i w tamtych krainach będą ci bezkrwiści, to Chryste. No trochę zabijania będzie. No ale dobra, póki co ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku.